fourth place, Patrick Sipin, Poland. Third place, Antonio Tussaud, France. Second place, Alejandro Navarro, Spain. And first place, Andrei Luzin, Russia. Ladies and gentlemen, and now the national anthem of Russia. Thank you. Yeah. 78 Andrei Luzin, 77 Yuri Voronev, Ukraina i Rosja. O, tutaj potężny. Tak, bardzo. Cios na głowę. I wysoki mężczyzna. Na razie mam wrażenie, że zawodnik z Ukrainy, Juri, tak średnio do tej walki wszedł. No to jest fizyczna przewaga Rosjanina, tak to jest widoczne. Zobaczymy, jak walka rozwinie się po tym wznowieniu. Bo na razie to Rosjanin jest w lepszej formie, w lepszej dyspozycji, lepiej sobie radzi na macie, numer macie oznaczonej literą B. Atakuje naprawdę tu grad ciosów precyzyjny na splot. Może to się skończyć przed czasem. Teraz obrona opuszczona kompletnie przez Ukraińcę. Jest bezradny w tej chwili zawodnik Ukrainy. No i jeszcze raz walka zostaje wznowiona. Ale kolejny raz zawodnik z Rosji dochodzi cały czas do zbiera tą inicjatywę. Naprawdę jest o wiele lepszy na macie. No i chyba nie będzie niespodzianką, jeżeli on to ten pojedynek za chwilę wygra. Ten pojedynek właśnie się zakończył. Worek rzucony na matę. Do tego zabrzmiał gong. Czekamy na werdykt sędziów, no, który nie powinien być dla nikogo niespodzianką. Jednogłośnie zawodnik z czerwoną szarfą zwyciężył Rosjanin. Walki naszych zawodników, to uważam, że i tak będzie to wspaniały dzień, ponieważ tak jak wcześniej mówiliśmy, mamy cztery medale w konkurencji kata, także w tym złoty, także to jest duży wielki sukces. Dlatego przypomnijmy, dwóch Polaków już dostało się do półfinałów dzisiejszych zmagań w kategorii do 80 kg. Mamy tam Oskara Mazurkiewicza i w kategorii do 90 kg. Mamy tam Patryka Sypienia, także obsada naprawdę bardzo dobra. Teraz na matę wybiegł Ali Raszno, to jest zawodnik z Niemiec. On mierzy się z zawodnikiem z Rosji, z Andrejem Luzinem. To jest zawodnik z numerem 78 na plecach. No i jak na razie dosyć wyrównany pojedynek, nie ma tu żadnego ewidentnego lidera. Taką minimalną przewagę ma Rosjanin, ale bardzo podoba mi się ten pochodzący z Iranu Frankfurczyk. Teraz Gikan, wstrzymanie czasu.
walki, żeby można było zawiązać obi, czyli pas czerwony AK. Zaraz walka zostanie wznowiona, tam sędzia jeszcze sam jakieś poprawki wprowadził i zaczyna się od początku. Andrei Luzin kontra Ali Rashmo z Niemiec pochodzenia irańskiego. Ten zawodnik, no na razie tutaj Rosjanin taki lepszy fragment ma walki, tutaj zepchnął troszeczkę do defensywy zawodnika z numerem 80. A teraz tutaj przytrzymywał, tak. Sędziowie nie zauważyli chyba. No dwóch sędziów powinno to zauważyć. Z tej strony, z której przecież go trzymał. Jasne, sędzia główny był po drugiej stronie, dlatego rzeczywiście miał prawo tego nie widzieć, ale reszta powinna to zasygnalizować. Teraz sędzia Maty widział chyba, że zawodnik. No i czas się skończył. Ale wyrównana walka, bardzo mi się podoba. No raczej wątpię. Myślę, że sędziowie to rozstrzygną od razu. No, nie będę uprzedzał, bo to nie nasza rola. Może by przypuszczać, ale. No, dwa remisy i dwie białe chorągiewki. A. Białe chorągiewki wskazują na Rosjanina. Ale i sędzia Maty zdecydował o tym, że to on wygra. Tak. Także do kolejnej fazy była przewaga. Patryk był o jedną deskę lepszy od Alejandro, bo Alejandro miał jakąś nieudaną próbę. Tamto, tak słyszeliśmy. Nie rozbił pięciu desek. Było tam w jednym momencie taki problem. No ale tutaj kolejna walka. Już zapomnimy o tym poprzednim wydarzeniu, o walce Patryka Sytnia z Alejandro Navarro, niestety przegranej przez Polaka. No i teraz na macie B, którą mogą Państwo widzieć na ekranach, znajduje się Antonio Tussaud i Andrei Luzin, ten blondyn, to jest zawodnik rosyjski w czerwonej szarfie, ten zawodnik bez szarfy, to jest zawodnik z Francji, Antonio Tussaud. No i obu zawodnikom bardzo dobrze poszło w poprzednich rundach, szczególnie Antonio, który pokonał Krzysztofa Jelonka w bardzo dobrym stylu, zepchnął go całkowicie przez cały pojedynek, praktycznie Krzysztof był w obronie, nie odzyskał żadnej, nawet na chwilę nie odzyskał inicjatywy, na chwilę nie zyskał tej siły, która pozwoliłaby mu przeważyć pojedynek na swoją korzyść. No i dalej tutaj trwa walka, zasadniczo kolejna walka, która jest naprawdę wyrównana, chociaż tutaj Rosjanin kolejny już zresztą pokazuje się z bardzo dobrej strony. Naprawdę, Rosjanie dzisiaj rzeczywiście, tak jak zapowiadali organizatorzy, no Rosjanie to są jedną z najsilniejszych ekip. Może w kata im nie do końca poszło ostatecznie, aczkolwiek tutaj jeśli chodzi o kumite, radzą sobie naprawdę wyśmienicie. Tu patrzymy również pod kątem, bo o trzecie miejsce będzie walczył Patryk z przegranym w tej rundzie, w tej parze zawodników i no chcielibyśmy, żeby Patryk przynajmniej ten brązowy medal zdobył. Pewnie. Mamy taką nadzieję. No i te nadzieje nadal są żywe, dlatego że do walki o brązowy medal jeszcze trochę czasu zostało. Tutaj odkryła się klatka piersiowa Rosjanina. Widać, że jest cała zaczerwieniona. Tych ciosów już przyjął od Antonio naprawdę sporo. Teraz sędzia Maty przerywa na chwilę walkę. Tutaj sygnalizowany jest chyba jakieś przewinienie. Nie. Panowie muszą, że tak powiem, te karategi poprawić i torsy zasłonić. Tak, jasne. No i walka rozpoczyna się na nowo, już z zakrytymi torsami oczywiście, chociaż zaraz mam wrażenie, że one znowu wyjdą gdzieś tam na wierzch, te ich ubrania no są szarpane przecież w tej walce, cały czas te ciosy padają głównie na klatkę piersiową. Teraz Rosjanin świetnie przeszedł do ofensywy, no naprawdę robi tam świetną robotę w ataku i pierwsza runda zostaje zakończona. Jakim werdyktem
ocenią ją. Są gotowi na werdykt. Trzy chorągiewki czerwone i jedna na remis, czyli wygrywa Rosjanin. Andrei Luzin jest zwycięzcą tego pojedynku. No i okazuje się, że w finale spotka się z Alejandro Navarro, z tym bardzo doświadczonym zawodniczym, tak zwanym tych mat karate Kyokushin. No i walka się rozpoczęła. Ja podziwiam spokój Alejandro Navarro w początkowych fazach rund. On naprawdę czeka tylko na to, co zrobi przeciwnik, gdzie on odsłoni, którą część ciała i w tamtą stronę kieruje swoje uderzenia. Nie daje się ponieść emocjom, ta głowa jest zimna, na pewno zimniejsza niż głowa młodszych zawodników, którzy często dają się ponieść emocjom w chwili. Ale tutaj jeden i drugi świetnie obijają się nawzajem, ciosy głównie w tułów, kilka tam uderzeń technikami nożnymi. Tu próba uderzenia kolanem, zablokowana przed ramieniem przez Navarro. No na razie żaden z nich nie uzyskuje jakiejś przewagi, chociaż wiemy, że Alejandro w poprzednich walkach on mógł przez 3/4 rundy, przez 3/4 w ogóle całej walki zasadniczo dostawać ciosy, oddawać przy okazji, ale cały czas trzymać się twardo na nogach z zimną głową, z cały czas energią w zanadrzu i przytrzymywać te ciosy cały czas, aż do samego końca i na końcu uzyskać po prostu przewagę, która miażdżyła przeciwnika. Tak robił do tej pory, ale to jest finał i żeby po prostu nie przespał tego momentu, bo no zaraz runda się młodszy od niego przecież przeciwnik jest aktywniejszy i ocena sędziów może być zupełnie nie dla zawodnika z Hiszpanii. No, niekorzystna. To też już nie jest przecież faza eliminacji do finału, to już jest finał. Tutaj liczy się to, co zaprezentujesz od razu. O i teraz zaskoczył tutaj Alejandro Andrzej. Ale nie będzie się to wiązało z ostrzeżenie, przywilejem. Ostrzeżenie otrzymuje... Ja myślę, że było odwrotnie, ale... No chwilowa narada tutaj jest sędziów. Zobaczmy, co wskaże sędzia maty. Nic nie było. Nic nie było. Kontynuacja walki. Tutaj dwa potężne ciosy wymienili między sobą Andrzej i Alejandro. No mam wrażenie, że Rosjanin przeszedł do ofensywy. On tutaj pokazuje się z lepszej strony w końcówce. Alejandro chyba stracił troszeczkę wigoru i gorzej się tutaj pokazuje. A tutaj kolejne ciosy padają na tułów Hiszpana. Tutaj próba uderzenia w głowę takim półobrotem, ale nie do końca doszła do Rosjanina, który cały czas jest w ataku, cały czas jest w gazie. No myślę, że może tą walkę wygrać już w tej rundzie. Naprawdę świetnie teraz obija. Oj, teraz kolanem udało mu się dostać do głowy Hiszpana. Świetnie radzi sobie z nim. No jeszcze dwa nadprogramowe uderzenia po gongu dostał. Piękna, pokaz piękny, naprawdę walka. Bardzo dobrze spisał się ten młodszy zawodnik. No i być może wygra tą walkę już w pierwszej rundzie. Werdykt sędziów. Tylko jeden sędzia podniósł czerwoną chorągiewkę. Także będzie dogrywka. Tak, zgadza się, dogrywka, czyli dwie doliczone minuty. No i teraz może to jest szansa dla Alejandro na odrobienie straty z poprzedniej rundy. Bo troszeczkę tam, tak jak wcześniej powiedziałeś, on przespał fragment pierwszej rundy. No i ma szczęście, że nie zakończyła się ta walka już w tej pierwszej odsłonie, tak. Bo no, nie byłoby ciekawie. A tak mamy dogrywkę. Tutaj próba techniki nożnej na głowę Alejandro. Na szczęście, Alejandro. Alejandro. Nie doszła do skutku. Tutaj rozdzielenie z takiego lekkiego klinczu przeciwników, stają już do walki z powrotem. Na razie mierzą się wzrokiem. Już pierwsze ciosy dochodzą do ciał. No, tutaj wysoki o wiele cios. Wyższy od Alejandro.
Tak, tutaj i widać tą przewagę. Tutaj już się zarysowała ta przewaga, że wyższy jest zawodnik z Rosji i że lepiej sobie troszeczkę radzi. No, Alejandro w dalszym ciągu jest w defensywie. Nie jakiejś głębokiej, ale to jednak jest dalej obrona. Nie niesie ze sobą tego ciosu, nie niosą ze sobą żadnych skutków poważniejszych, jeśli chodzi o postawę Rosjanina. Chociaż jestem bardzo pod wrażeniem tego, że Hiszpan pod gradem tych ciosów Rosjanina dalej stoi sztywno na nogach, twardo, trzyma się, nie chwieje mu się głowa, cały czas jest w górze. Ale teraz widocznie osłabł z sił. Tutaj już końcówka dogrywki. Jak sobie tu poradzi? No chyba lepiej spisuje się w końcówce Rosjanin. Ale widać też grymas bólu, grymas tego zmęczenia na twarzy. Ale zawzięcie też tam gdzieś jest. Tutaj brawo biją mu wszyscy kibice. No i teraz wydaje mi się, że już sędziowie nie będą mieli wątpliwości. I myślę, że tutaj po tej naprawdę dobrej walce wygra Rosjanin. Czekamy na werdykt sędziów. Jeżeli chorągiewki czerwone, to trzy chorągiewki czerwone. Tak, Rosjanin wygrywa tę walkę. Nie podołał młodości Alejandro. Świetna walka, naprawdę. Ladies and gentlemen, and now the national anthem of Russia. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia.